Witam Was! W tym poradniku pokażę Wam jeden ze sposobów na przyspieszenie uruchamiania naszego komputera i tym sposobem będzie dodanie wszystkich rdzeni do uruchamiania. Yy, więc tak, wchodzimy w start, wpisujemy MSConfig, MS-config, tak. Wchodzimy w rozruch i tutaj nasz system mamy aktualny i wybieramy opcje zaawansowane. I tutaj musimy właśnie wybrać tyle, ile mamy rdzenia. Czy znaczy, przykładowo u mnie ja mam 6 rdzeni w moim procesorze, to biorę 6. U was może być, nie wiem, przykładowo 2, 3, 4, bądź nawet 8. To zależy. Nie musicie brać maksymalnej liczby, aczkolwiek to przyspiesza znacznie uruchamianie. I akceptujemy, uruchamiamy od nowa komputer i się cieszymy z przyspieszenia naszego systemu. Zapraszam Was do oglądania kolejnych poradników na temat uruchamiania naszego systemu i jego przyspieszania. Cóż, dzięki za oglądanie, cześć.